Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No i niestety, jak słyszycie, pewnie gardło trochę nie domaga, ale odcinek dla Was chcę nagrać. Jak zawsze, więc mam nadzieję, że to docenicie komentarzem pięknym. A my teraz musimy zobaczyć, gdzie tutaj się dostać. To jest pod nami tak naprawdę, o tu. Tylko jak tutaj zejść? Tam jak zeskoczę, to się zabije, nie? Tutaj chyba też nie. Kurczę. Ty, no nie mam pojęcia, gdzie tu mam przejść. Spróbujmy na Janusza. Jednak to nie tu. Dobra, spróbujmy tu. Też nie. Czy ani tutaj, ani tutaj. No mógłbym przejść wyżej. A to mi chyba nic nie da, tak mi się wydaje. Nie, to bez sensu. Nie, tam nie było siatki na końcu, czekaj, aż sprawdzę. Może jednak była. Co to za pseudo Iron Man, ty, puszczaj mnie, typie. No i proszę! Czas na walkę! W końcu siostrę! Uwaga, ten polucenia! W imię Imperium! Walczy z nim! Zadaj, chórze! Tak jest! Nie jestem w stanie trafić! Ja! No proszę, witam! Dobrze pamiętam z jedynki ją, nie? Czy źle? Przyglądałaś się? Jak za dawnych lat. Co, zaskoczony? Myślałem, że przyślą kogoś bardziej nieznajomego. Nie osądzaj zbyt szybko, Kalu Kestisie. Sporo się zmieniło, odkąd się widzieliśmy. Zauważyłem. Chodź, śmigacz jest tam. Twój śmigacz? Szturmowcy go znaleźli. No to się nimi zajmiemy. I nas chyba też znaleźli. Gotowa? Postaraj się nadążać, Jedi. Dokonam zemsty. Nie mają już jednostek walczących w wsparciu. Nie wiem, mi tego za złe. Nic ci nie będzie. Powiedz kiedy. Kiedy? Skup się. Dobra walka. Ktoś się tu przybija, przebija. Nadciągają kto? Kolejni. Załatwmy go razem. Jestem z tobą, Jedi. Niezły ruch. Awaria systemów. Jesteś cały? Wskaż mi cel. Unieruchomienie.
Na razie mi się podoba ten miecz, naprawdę fajnie się nim walczy. To już wszyscy. Nic ci nie jest? Ta, nic mi nie będzie. Udaj się do bazy. Tylko w którym? Mam linę wspinaczkową. Widzisz, gdzie mógłbym się zaczepić? Może być? Myślałem, że podróżujesz po galaktyce. Co robisz na Jedzie? Jedda jest częścią galaktyki, Cal. Dobrze wiedzieć. Odwiedzam Seer od czasu do czasu. Gdy usłyszałam, że przyleci modliszka, zaproponowałam, że pójdę z tobą. Musimy przejść na drugą stronę. Tak, to może się udać. Dobrze. Pośpieszmy się, Cal. Nadciąga budę. Pytanie, gdzie jest przejście? Tutaj chyba. O, gość tu zaczął latać. Siema, Krista, dziękuję bardzo, Subika. Szturmowcy, powinniśmy ich obejść i zaatakować z góry. Brzmi nieźle. Kurde, ona ma łatwiej. Cheaty. Załatwmy ich, nim przybędą następni. Tak jak wtedy na Narshada. Właśnie. Pójdę za tobą. Tego nie było. Są tutaj. Naprawdę znaleźliśmy Jedi. Uwaga! Razem, Cal. Żałujesz tego! Uwielbiam to. Pchnąć właśnie tym, co oni wystrzelili. Jesteś cała? Oczywiście. Nie to, co mój śmigacz. Nawet gdyby burza ucichła, nie dogonimy Seer na piechotę. Coś dużego się zbliża. O czym myślisz? Złapiemy podwózkę. Dobrze. Za mną. Tam. Widzisz? Widzę. Nie wypadłeś z formy. Tylko Bidi jakiś taki wolny. Proszę mi Bidiego nie obrażać, ty. Tędy. Co jak co, na początku mi się wydawał trochę słabszy ten Jedi, ale fabuła się robi coraz ciekawsza. Nie utknąłeś, prawda? I gra się rozkręca. Oh, dosyta. Zablokowane. O, uwaga! Próbujesz mnie zabić? Przepraszam. Myślałem... Dobra, Cal. Odsuń się. Ja się tym zajmę. Co ty robisz? Odtwarzam stan rzeczy, który zaburzyłeś. Niesamowite. To wyglądało wyczerpująco. Potrzebujesz odpocząć? Nadciąga burza. Odpocznę, jak dotrzemy do bazy Seer. Gdzie się tego nauczyłaś? Na Datomirze. Poleciałaś do domu? Tak. Moje siostry odeszły, lecz ich wiedza pozostała. Oj, Datomira była przerąbana, to pamiętam. O, z Pamele. Zero wieści. Próbuj nawiązać łączność.
biada to nie jest. Nie dajcie się zastraszyć! Dajcie to znać! Poddaj się! Wycofuję się! Trzymaj się! Próbuj mnie tam! Chwieją się! Trafiłem tu! Dobra, kończymy! Uf. Kolejne zwycięstwo. Merin, masz to? Oczywiście. Spotkamy się po drugiej stronie. Dobra, kurczę, może zostać ze mną do końca gry? Przyda mi się taka pomoc. Tutaj kotwiczkę zrobi, tutaj gość się zabije. Piękna sprawa. Zaczęli nazywać mnie pustynnym duchem. Pustynnym duchem, tak? Nękanie imperialnych stało się moją rozrywką. Pytanie za 100 punktów, którędy teraz? Bo tam jest wszystko pozamykane. Musieli dobudować całe pokolenia, ale twórcy tego miejsca już przeminęli. Podczas podróży napotkałam szczątki wielu cywilizacji. Te zeskoki są mega. Ojojoj. Trzymaj gardę. Jestem gotowa. Jeszcze się trzymasz. Kal! Daj znać. Luz ogarnę. Co za strata. Idealnie. Przydałoby się znaleźć z tym gdzieś dodatkowy. Tam jest oaza. To już niedaleko. O, możemy użyć warsztatu. To moment na modyfikację jak każdy inny. Podwójne ostrze. Siła jest mniejsza, szybkość większa, zasięg jest...
Że z tym, żebym grał, bo o tym mówiliście? To mi zdecydowanie odpowiada. A, czyli teraz sobie mogę zmienić, mogę go zmienić tak. Lachu, nie jest zadowolony po meczu? Jestem, tylko po prostu no nie chcę, jak ktoś ogląda sobie fabułkę, gadać mu o meczu cały czas. Wiesz, kto to był? Ja nie. Ale może Sirwie. Billy, czy on przypomina Kala? Zawsze lubiłeś się wspinać. I wciąż się trzymam. Jeśli to był żart, to mam nadzieję, że spadniesz. Atakuję cię! Jak za dawnych czasów. Następnym razem odskocz. No nie wiem, czy z lepiej tym, czy gorzej. Załatwieni. Dobra, skrót odblokowano, ale ja nadal się muszę dostać w tamtą stronę. Leży Skritono. A gdzie jest Skriton? Coś się zbliża. O kurwa, jest Skriton. Zgoda. Nic ci nie jest? Na twój sygnał. Powiem wam, że na razie mi się tamto bardziej podobało. Kurczę, chciałbym sobie zmienić chwyt. Czy mogę to teraz zrobić? Chyba nie. Chyba nie. Chyba tylko przy stole tam. Zdolności? No ale patrz, mam podstawy, zobacz. Tylko w punktach medytacji i przy stołach, no właśnie. Aha. Tu by się save point przydał jakiś. Kurde, wydupiaj. Wystawiam ci. Uderzaj. Pamiętaj o gardzie. Na twój znak. Kolejny z tym. Przed moją mocą nie ma ucieczki. Przed jego ogonem też. Powiedz kiedy. Kiedy? Przytrzymam ich. Dobra robota. Wzajemnie. Kurde, ale mocno bił. Pomożesz mi? A muszę? Dzięki. Sir byłaby zawiedziona, gdybym pozwoliła ci umrzeć na pustyni. Boska oaza.
Spomer! Naprawdę myślisz, że możesz go oswoić? Warto spróbować. Jaka żyrafa, ty. No to jedziemy, mały. Pomóc ci? Dziękuję. Ale dam radę. Jedźmy. Full romantic. Na żyrafie. Dotrzyj do Spameli. Wow. Daleko ta baza? Nie z naszym nowym przyjacielem. I mamy chwilę, żeby sobie pogadać. Prawda. Kopę lat. Zwiedziłaś pewnie całą galaktykę. Prawie. Jak było? Niesamowicie. Tonące miasto Kuratow, urwiska Persai. Galaktyka cierpi, ale wciąż istnieje w niej piękno. Jakieś przygody z Imperium? Tak. Nastały mroczne czasy. A mój. Pomagałam tym, którym mogłam. Cieszę się, że jesteś cała. Wzajemnie. Gdziekolwiek poleciałam, zawsze byłeś blisko mych myśli. To droga powrotna. Powoli. Nigdy nie widziałem takiej burzy. Trudno przewidzieć, ile potrwa. Lepiej nie przekonać się na własnej skórze. Też tak uważam. Całe lata unikałeś Sir. Czemu chcesz ją teraz odwiedzić? Potrzebuję jej pomocy. Szukamy czegoś związanego z zakonem. Ciekawe. Wciąż jesteś zły, że odeszliśmy? Nie spodziewałem się tego, Merin. Wszyscy ruszyli własnymi ścieżkami. Rozumiem, Kal. Ale każdy miał swoje powody. Spamelski przyjacielu, możesz się pospieszyć? Hajda! Teraz powoli. Dopiero mogę sprintem? Kurde. Nie można było tak wcześniej. Musimy się pośpieszyć. Szybciej. Trzeba się pośpieszyć. Ten przecież cisnę. Stawiam ją. Kolejny skorpion tam był. Merin! 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 Słyszysz mnie? Nie widzę jej, Bidi! Tu coś jest. Jesteś cała! Co teraz? Nie możemy się zatrzymywać! Ta co most sobie naprawia. Szybko, Kar! No nie mogę biegać, nie mogę szybciej. Uwaga! Jesteś cały? Tak! A ty? Też! Musimy znaleźć schronienie! Gdzie uciekł ten Spamel? To już nie ma znaczenia! Kar, tędy! Wzywam natychmiastowy transport! Ja się to współrzędzę? Własnej dłoni nie widzę! Powtórz! Przerywa! Szlak! Nie... Kilku ich tutaj jest. Dobra, dawaj, ogarniemy. Zbliża się przeciwnik! To będzie łatwo! Wspieram cię, Kar.
Tam jest! Potwierdzam. Chyba już starczy. Każdy to robi. Jest za mnie! Patrzcie, co tam jest. Nie rozpraszaj się! Tak! Pomóż! Nie zdołacie uciec! Wow. Po stópkach, dawać go tu. Ty, a nawet dostaję obrażenia, nie? Jestem gotowa. W porządku? Słyszysz? Niemożliwe. Spamel musiał znaleźć schronienie. Tędy. Jaskinia! Ten Spamel nas uratował. Możemy mu wybaczyć, że zostawił nas na śmierć. Zgoda. Nie zostawił, tylko się schował. No ty, halo. O, dobra. Na noc wystarczy. Usiądź. Opowiedz mi, co porabialiście, odkąd ostatnio się widzieliśmy. No, było jak zwykle. Trochę walczyliśmy, trochę pomagaliśmy. Nie zagrzewałem nigdzie miejsca. No i... odkryliśmy coś wyjątkowego. Miejsce poza zasięgiem Imperium. Ale musiałbym przestać walczyć. A nic innego nie potrafię. Kal. Spójrz w ten ogień. On cię ogrzeje. Pokrzepi cię w ciemne, samotne noce, tak? Ale jeśli go nie ugasisz, pochłonie wszystko, co spotka na swojej drodze, pozostawiając jedynie popiół. Za to w zimną noc, taką jak ta, ciepły ogień jest idealny. I towarzystwo też nie jest najgorsze. Ale tu jakieś zaloty są. Tęskniłem za tobą. Jak nic. A ja za tobą. Musiałam odejść, Kal. Aby poznać galaktykę na własnych warunkach. Znalazłaś coś? Siebie. Odzwierciedloną we wszystkich miejscach i ludziach. Datomira zawsze będzie mi domem, ale... nie musi określać, kim jestem. Nie rozumiałem, dlaczego odeszłaś. Ale teraz myślę, że dokonałaś dobrego wyboru. Myślałem, że jej nie będzie. Przegapiłeś coś.
Hej. Rozpogodziło się. Chodźmy. Nie, z tym. Chyba to jest z tym. Drodzy Państwo, mamy z tym. Obyśmy tego nie potrzebowali. Zwiększono limit stymów. To jest najlepsze, co możecie widzieć w tej grze. Przetrwaliśmy naszą pierwszą wspólną burzę. Tak, to prawda. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Jak długo planujesz zostać na Jedzie? Nie wiem, ale cieszę się, że zobaczę Griza. Co u niego słychać? Nieźle. Otworzył kantynę. Saloon Pailuny. Nazwał ją na cześć swojej prababci? Dla Griza nic nie jest ważniejsze niż rodzina. Ty, weź mi tam wyczaruj tą kotwiczkę. Czy to jest odblokowane? Chyba nie. Tam jest skrót jakiś. Witaj, przyjacielu. Jakże miło znowu cię kurde. Zobaczyć. Mistrzu Cordova, to zaszczyt. Ja... Nie sądzę, że się spotkamy. To ja jestem zaszczycony. Eno Cordova. Sir wszystko mi opowiedział. Wykazałeś się wyjątkową odwagą i roztropnością w obliczu przemożnego zagrożenia. Postąpiłeś słusznie. No, tego bym nie powiedział. Wybierzmy nowy punkt spotkania. Imperium niestety zajęło ruiny. Niedobrze. Przynajmniej burza zatarła wasze ślady. Chodź, wprowadzimy cię do środka. Mistrzu Cordova, udało ci się znaleźć Zefo? Tylko wątłe ślady ich wędrówki. Kierowali się głęboko w nieznane regiony. Przykro mi. Zdarza się. Ale ta klęska zainspirowała mnie do odnalezienia innych ocalonych Jedi. Poszukiwania zaprowadziły mnie do mojej dawnej uczennicy. Kurde, co sobie gość tu ogarnął w ogóle? To nie brzmi zbyt dobrze. Trochę mi się dostało, ale wciąż oddycham. I bardzo mnie to cieszy. Doszły mnie niedawno wieści o terrorystach Jedi na Coruscant. Byłeś na Coruscant? No proszę, modliszka najlepsze czasy ma chyba za sobą. Ale wciąż daje popalić. Dobrze ukryta ta baza. Tak. W ostatnich latach Imperium coraz bardziej zaznacza swoją obecność. Są stanowczo zbyt silni, żeby walczyć z nimi bezpośrednio. Ale robimy co możemy. Oczywiście najważniejsze, żeby nasza praca pozostała tajemnicą. Co dokładnie masz na myśli? O to lepiej sam zapytaj się. A tymczasem ja i Merin powitamy nowo przybyłych. Jak było na pustyni? Zimno, burzowo i zbyt imperialnie. Wolę inną pogodę. Udaj się do bazy, Sir.
No dobra. Gdzie przeczekaliście burzę? Ukryty hangar. Znajdowania sobie nowych przyjaciół. To chyba nie działa. Przynajmniej tak wygląda. Przeczyciłem imperialne wiadomości. Twoja reputacja wciąż rośnie. Było słuchać straci w głosach? Całkiem sporo. Dobrze. Jak się czujesz? LOL. Ale kozak. Próbuj dalej. Brat Arnias nie zerwałby kontaktu od tak. Czekajcie sobie tylko. Kator, ogarnę, a wy oglądajcie cutscenkę. Witaj na Jedzie. Wiedziałam, że burza cię nie powstrzyma. Odbudowujecie archiwa. Próbujemy. Dopóki ta wiedza istnieje, dziedzictwo Jedi przetrwa. Niesamowite. Ale coś mi mówi, że nie chodzi tu tylko o holoksięgi. Tak. Jesteśmy częścią sieci, zwanej Ukrytą Ścieżką. Zapewniamy bezpieczne schronienie i nową tożsamość wszystkim prześladowanym przez Imperium. Prześladowanym tak jak... ocaleni Jedi? Zostało nas niewielu. Ale tak. Wyczulonym na moc i sojuszniku. Nic nie mówiłaś. Bo nie pytałeś. Poza tym... podobno byłeś zajęty robieniem z siebie największego wroga Imperium. No tak trochę. Chciałem pokazać galaktyce, że Imperium nie jest nietykalne. Że można walczyć. Że inaczej nic się nigdy nie zmieni. Ale ludzie wolą słuchać propagandy i dalej udawać, że są wolni. Wiesz, wybrałeś trudną drogę. I niczego nie osiągnąłem. No, gdy Imperium ostrzyło sobie zęby na ciebie, my mogliśmy zbudować sieć, zawrzeć sojusze i ratować życie. Myślałem, że dałaś już za wygraną. Mój błąd. Kal, byłeś jeszcze dzieckiem, gdy wysłali cię na tę wojnę. Kiedyś, w dawnych czasach, które pamiętam, Jedi nie byli tylko bronią. Ale oboje mamy w tym pewną rolę do odegrania. Dlatego tu jestem. Sir. No popatrzcie tylko na to! Hej! Sir! Nie można powiedzieć, że brak temu charakteru. Ale trochę to dziwne. Ciebie też dobrze widzieć, Gris. Ale się ekipa zbiera. No cześć, Bidi. Dobra. No, to jak wam tam było na pustyni? Burza zatarła ślady, ale Imperium zniszczyło jeden ze śmigaczy. To bardzo niska cena za waszą bezpieczną podróż. A to kto? To jest Bołta Kuna. Przyjaciel. Miło mi cię wreszcie poznać. Gaugan jeden! Hej! Mamy komplet! Ha! Tak. Trochę jak Strażnicy Galaktyki się zrobiło. To co was tu sprowadza? Taka ekipa. Szukamy zaginionej planety. Tanalor, wiesz coś o niej? Leży po drugiej stronie mgławicy zwanej Otchłanią Kobo. Cóż, nasze archiwum ma jeszcze spore braki, ale mistrz Kordowa coś wymyśli. Z przyjemnością. Problem w tym, że nie my jedyni szukamy tego miejsca. Wiedziałam, że to brzmi zbyt pięknie. Nazywa się Dagan Gera. Był Jedi, a teraz przewodzi bandytom w zewnętrznych rubieżach. Jest tam świątynia. Dagan zamierza ją odzyskać. Świątynia Jedi, będąca poza zasięgiem Imperium, może skrywać informacje, których brakuje w archiwum. Zdaje się, że na coś trafiłem. O, jesteś przemiły, Bidi. Zacznę od złych wiadomości. No, rety.
Facet wie, co lubimy. Nie znalazłem żadnych informacji na temat tego, jak przebyć otchłań Kobo. Wyłowiłem jednak dwie wzmianki o Daganie Gerze. Miał na Kobo swoją kryjówkę. Rejestry sugerują, że odwiedzał laboratorium na tamtejszym księżycu. Dobrze, sprawdzimy to. Jeśli coś znajdziecie, to zapraszam. Chętnie wam jeszcze pomogę. Dziękuję. Wam obojgu. Nie ma za co, Cal. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Niech moc będzie z tobą. I z tobą. Oho. Pomogę ci czyli mamy dwie miejscówki do odwiedzania. Nie lecisz z nami. Nie mogę. Hej, Cal! Czekaj. Mam go, odkąd działam na własną rękę. Wyciągnął mnie z wielu kłopotów i uznałem, że tobie też się przyda. Merin, tak? Mogę załatwić drugi, jeśli chciałabyś, no wiesz. Nie trzeba, Boat. Dobra, czyli to jest ta broń dodatkowa, jasne, która była tam w atutach. Mój mistrz niechętnie patrzył na blastery. Powiedziałeś kiedyś, że to nie broń czyni Jedi. Walczymy z całą galaktyką. Każda przewaga nad Imperium jest na wagę złota. Dzięki, Boat. Dobra. Nauczę cię nim strzelać. Czy widzieliście kiedyś Jedi z rewolwerem? Prawdziwy szturmowiec nie będzie stał w miejscu. Każdy jakoś zaczyna. No i proszę! Nieźle, Jedi. To jak tam napracujesz dla Sir? Nie pracuję dla Sir. Mój błąd. Spokojnie, Cal. Skoncentruj się i pociągnij za spust. Czyli ammo się ładuje w ten sposób. Daję wyciec temu manekinowi. Cal nie lubi szturmowców. A kto lubi? Imponujące. Chyba już łapiesz, Cal. Tu mi się bardziej ta postawa podoba. Chociaż tak, siła na minus. Podwójne ostrze, patrzcie. Szybkość maksymalna w tym momencie. Ty, to duża siła jest w tym. Nie wiem, jaki set jest najlepszy, ale na razie możemy zostać w taki sposób. Miło było cię spotkać, Merin. Ciebie też, Cal. Powodzenia. Być może wciąż tu będę, kiedy wrócisz. Mam nadzieję. Gdzie wybieramy się najpierw? Wracamy na Kobo czy Księżyc? Myślę, że powinniśmy najpierw zajrzeć do osady Wielkiej Republiki. Tak, sprawdźmy tam. Dagan... Poczekaj chwilę. Dobra, i teraz tak. Pora na nas. Jesteśmy tu, możemy się udać tu. Jedi 19%, Kabo 26%, zniszczony księżyc. Ej, dobra, najpierw zróbmy zniszczony księżyc.
Jestem ciekaw, co tam będzie. I w tym czasie, jak będziemy podróżować, to może sobie coś pozmieniamy trochę w broni, w wyglądzie. To byłoby spoko. Personalizacja, dobra, zobaczmy. Fryzura. O kurde. Broda. Kurtka. Kurde, co gość sobie wygląda. Ty, ale z tym płaszczykiem jest fajnie, tylko... Dobra, to mi się podoba. Koszula. Spodnie. Tak jest spoko. No te kolory ciuchów mi się podobają. I teraz tak. Umiejętności jeden punkt tylko, odpoczynek, atuty. Wiesz coś na temat tego laboratorium na Księżycu? A co ja jestem? Laterański przewodnik wycieczki. Nie mam czasu na latanie. Umiejętności jeszcze poczekamy na chwilę. Dobra, teraz znajdźmy sobie miejsce, gdzie ja mogę zmienić. O, właśnie to. Użyj warsztatu. Może byśmy trochę zmienili. Może blaster najpierw? Co tutaj możemy zmienić w tym blasterze? Nie no, to ten pierwszy najfajniejszy. Nie będzie pudłować. Dobra, i może teraz miecz trochę zmieńmy. Tylko czekajcie, jak się zmieniało jego kolor? O właśnie. O, teraz mi się podoba. O kurde, fajny. No dobra. BD1. Nie, no ten jest spoko. Zmiana chyba zostawimy. Stylu BD, złoty oddaje fest. Ale nastrój równie dobry. To ze złotym też mi się bardzo podoba. O, dobra, mamy to. Czyli tak naprawdę jest to wszystko już porobione. Zobaczmy jeszcze na te umiejętności. W co tutaj teraz iść? Umiejętności. Co my tutaj mamy? Przetrwanie, gotowe umiejętności, 5, miecz świetlny, zobaczmy. W przetrwaniu, dobra, nieważne. Podwójne ostrze. Przytrzymaj L1, naciśnij kwadrat, aby rzucić się do przodu, obracając mieczem świetlnym. Rzut by się przydał. Czyli za 2 punkty będę mógł rzucać mieczem? Dobra, to chyba wolę poczekać po prostu i sobie coś później zupgrade'ować. Atuty mamy tutaj jeszcze obrażenia od odrzutu. Nie, to jest na razie git. Dobra, to myślę, że ten zestaw jest naprawdę fajny. Zmieniliśmy też jego wygląd. Więc jest spoko. Drodzy Państwo, w takim razie w dzisiejszym odcinku
to byłoby na tyle. Kolejne ponad 50 minut już za nami. Więc no, zobaczymy, co będzie na następnej planecie. Już jutro się tego dowiemy. Mam nadzieję, że moje gardło trochę będzie w lepszym stanie. Także dziękuję wam za kolejny odcinek. Zapisuję gierkę i widzimy się w następnym. Także na razie. I piona. Strasznie jest.